Zapraszamy na kolejny odcinek Literackich Ciekawostek. Dzisiejszym bohaterem jest Krzysztof Kamil Baczyński. W tym roku mija 100. rocznica urodzin tego poety. Zapraszamy. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Zginął tragicznie w Powstaniu Warszawskim. Był podchorążym Armii Krajowej, podharcmistrzem Szarych Szeregów i głównym reprezentantem pokolenia Kolumbów. No właśnie, powiedziałeś, że urodził się w styczniu, ale okazuje się, że z tą datą urodzin były pewne problemy. Pierwsza informacja o Krzysztofie pojawia się w księdze meldunkowej i pojawia się ona w marcu 1921 roku. Jednakże dotyczyła tylko wprowadzenia się rodziców wraz z dzieckiem, nie była informacją o jego narodzinach, nie było tam zresztą potwierdzenia. Informacje o prawdziwej dacie urodzin odnajdujemy dopiero w księgach parafialnych. Okazuje się, że chrzest Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odbył się dopiero we wrześniu 1922 roku. I tam odnajdujemy informację, że Krzysztof Kamil Baczyński urodził się właśnie 22 stycznia 1921 roku. Dlaczego tak późno odbył się chrzest? Trudno w tej chwili wyrokować. Są jednak takie przypuszczenia, że przyczyna była taka, że po kilku miesiącach od urodzenia dziecka matka wraz z malutkim Krzysztofem wyjechała do Białegostoku i wróciła dopiero po roku. I dopiero wówczas odbył się chrzest. Jego ojciec Stanisław Baczyński był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i żołnierzem Legionów Polskich. Był też krytykiem literackim. Stanisław Baczyński należał do postępowej lewicy kulturalnej tamtych czasów i bez wątpienia ukształtował syna pod względem ideowym, kładąc głównie nacisk na jego patriotyczną edukację. Matka, Stefania z domu Zieleńczyk, była nauczycielką i autorką podręczników szkolnych. Współpracowała też z bardzo popularnym wówczas czasopismem dla dzieci i młodzieży Płomyczek. Była żarliwą katoliczką, pochodziła z asymilowanej rodziny żydowskiej, co oczywiście miało wpływ na późniejszą twórczość Baczyńskiego. Krzysztof Kamil Baczyński jako młody chłopiec, jako dziecko był bardzo chorowity. Chorował, dużo chorował, miał słabe serce i chorował też na astmę. Syn Baczyńskich otrzymał na chrzcie imiona Krzysztof Kamil. Myślę, że warto się zatrzymać tutaj nad tym wątkiem, zwłaszcza, że tutaj informacje na temat tych imion są dosyć ciekawe. Jeśli chodzi o imię Krzysztof, w tamtych czasach, właściwie od pół wieku, ono się w ogóle nie pojawiało. Później przez właściwie całe życie matka miała sobie za złe, że akurat takie imię dla syna wybrała. Wiązało się to ze znaczeniem tego imienia. Matka wierzyła w to, że imię w jakiś sposób wpływa na życie osoby, która je nosi. I miała nawet pretensje do swojego męża, że nie powstrzymał jej przed nadaniem synowi imienia Krzysztof. Jeśli chodzi o imię Kamil, to tutaj są dwa źródła, dwie historie. Pierwsza z nich mówi, że zanim urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, urodziła się córeczka państwu Baczyńskim. Miała na imię Kamila, ale wkrótce zmarła. I być może, aby uczcić pamięć zmarłej córeczki, nadano synkowi właśnie to imię. A druga taka legenda, można powiedzieć, mówi o tym, że jest to imię, które zostało mu nadane na cześć Norwida. W 1931 roku Krzysztof Kamil Baczyński rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum imienia Stefana Batorego. Później też w tym samym miejscu utworzono liceum ogólnokształcące i Krzysztof chodził do klasy humanistycznej. W 1939 roku uzyskał tam świadectwo dojrzałości. Niedługo potem zmarł ojciec Krzysztofa. Śmierć ojca oraz wybuch wojny pokrzyżowały jego plany na przyszłość. Marzył o karierze grafika i ilustratora. Chciał rozpocząć studia na Akademii Sztuk Pięknych.
Niestety to mu się nie udało. Będąc uczniem gimnazjum, bardzo interesował się literaturą. Fascynowała go powieść Ferdy Durkę Gombrowicza. Bardzo dobrze też znał literaturę francuską i sam pisał nawet wiersze po francusku. W końcu rozpoczął też właśnie na tajnych kompletach na Uniwersytecie Warszawskim studia polonistyczne. Myślę, że tutaj taką ciekawostką, jeśli chodzi o te studia polonistyczne, bo rozpoczął je wraz z żoną, studiował tylko rok i jego koledzy ze studiów wspominają, że no właściwie Baczyński miał dosyć luźny stosunek do obowiązku studenckiego i na zajęciach pojawiał się w kratkę, albo na niektórych zajęciach nie pojawiał się w ogóle, bo na przykład były przedmioty, które go nudziły. Najczęściej wysyłał żonę i żona referowała mu z pewnością to, co się wydarzyło na zajęciach, natomiast sam Baczyński nie był pilnym studentem, a po roku ze studiów zrezygnował. Będąc już uczniem gimnazjum, nie bardzo lubił chodzić do szkoły, często właśnie szkołę opuszczał i stąd też były jego takie słabsze oceny i wyniki w nauce. Niemniej jednak, gdy chodził do gimnazjum, do jego klasy też chodzili późniejsi żołnierze Szarych Szeregów. Tadeusz Zawadzki, Jan Bytnar czy Maciej Aleksy Dawidowski. I jeśli tutaj jeszcze mówimy o tej szkole i nauce, właśnie ze wspomnień jego kolegów wyłania się obraz ucznia, który no nie był orłem i nie był prymusem, ale zawsze do lekcji był przygotowany, zawsze wszystkie lekcje były odrobione, a dbała o to jego matka, która jako nauczycielka przykładała dużą wagę do tego, żeby jej syn był przygotowany. Krzysztof Kamil Baczyński należał do półlegalnej organizacji młodzieży socjalistycznej Spartakus i w 1937 roku został członkiem komitetu wykonawczego Spartakusa. Był współredaktorem pisma Strzały, na których zadebiutował jako poeta wierszem Wypadek przy pracy. Od 1940 roku wydawał konspiracyjne tomiki wierszy, ale też wydawał je anonimowo w podziemnych antologiach i czasopismach, jak Warszawski Dzień czy Miesięcznik Literacki. Ja tylko dodam, że Baczyński, ponieważ bardzo starannie przygotowywał też te swoje teksty, w obawie przed tym, żeby nie zaginęły, bardzo często dawał na przechowanie zaufanym osobom teksty swoje, aby uratować je przed wojną. Wiadomo, że bardzo wiele tekstów zginęło w czasie wojny i to był taki pomysł na to, żeby ochronić te wiersze przed utratą, przed zaginięciem. Dlatego też poniekąd zachowały się wszystkie wiersze Baczyńskiego, dzięki być może właśnie takim działaniom. Tak jak wspomniałyśmy, wybuch wojny uniemożliwił Baczyńskiemu studiowanie na Akademii Sztuk Pięknych. Baczyński, jak wspomniałyśmy, marzył o karierze właśnie grafika i ilustratora. Po utworzeniu getta w Warszawie w 1940 pozostał z matką po tej aryjskiej stronie, ryzykując w razie wykrycia jego żydowskiego pochodzenia rozstrzelanie na miejscu. W czerwcu 1942 roku Krzysztof Kamil Baczyński żeni się z Barbarą Drabczyńską w kościele Świętej Trójcy na Solcu i rozpoczyna właśnie wtedy te studia polonistyczne, o których wspomniałyśmy. Historia miłosna Krzysztofa i jego żony Barbary należy do jednych z najpiękniejszych historii miłosnych. Ubrali się w czerwcu, poznali się pół roku wcześniej. Właściwie można powiedzieć, czy też świadkowie ich pierwszego spotkania mówią o tym, że już przy tym pierwszym spotkaniu było widać, że zakochali się w sobie wzajemnie. No i pół roku później wzięli ślub. Wszyscy goście dziwili się, właściwie czy mówili o tym, że para młoda wygląda jakby nie brała ślub, tylko przystępowała do pierwszej komunii, bo wyglądali jak dzieci. Ciekawostką jest to, że Jarosław Iwaszkiewicz, który przybył na ten ślub, przybył z wielkim bukietem bzów. Po ślubie małżeństwo zamieszkało na ulicy Hołówki 3. Żona poety wprowadziła się do mieszkania, w którym Krzysztof mieszkał już razem z matką. Po kilku miesiącach matka wyprowadziła się z tego mieszkania, ponieważ nie chciała przeszkadzać młodym, a tak naprawdę relacje, jakie łączyły teściową i synową, łagodnie rzecz ujmując, nie należały do najłatwiejszych.
I tutaj sytuacja była już naprawdę poważna, bo Basia chciała się z domu wyprowadzić i chciała wrócić do rodziców. No i tutaj pani Baczyńska jednak odstąpiła, wycofała się i wyprowadziła się do Anina. Jednak warto też może wspomnieć, że ani pani Baczyńska, ani państwo Drabczyńscy, rodzice Basi, nie byli zwolennikami tego ślubu. Nawet tutaj pani Drabczyńska sugerowała, aby poczekać do wojny, do końca wojny. I tutaj Krzysztof Kamil Baczyński ostro postawił sprawę, powiedział, że kto im zagwarantuje, że tę wojnę przeżyją. Bardzo ważnym elementem twórczości Baczyńskiego są erotyki poświęcone właśnie żonie Barbarze Drabczyńskiej. Przygodę z pisaniem Krzysztof rozpoczął, będąc już uczniem gimnazjum. Natomiast w latach 1941 należy liczyć taki wczesny etap twórczości poety. Pojawia się tutaj taki kontrast między właśnie tym dzieciństwem pogodnym i radosnym, a latami wojny. Daje temu Baczyński wyraz właśnie w wierszach, które powstają już w czasie, gdy trwała wojna. Następuje też tutaj taki zwrot do literatury romantycznej, do słowackiego Norwida. W momencie, gdy Baczyński wstąpił do grup harcerskich Armii Krajowej, wówczas w jego poezji zaczyna pojawiać się coraz bardziej tematy wojny i walki. Kiedy w czasie wojny Baczyński bardzo dużo pisał, ale tak naprawdę jego koledzy z oddziałów czy z Szarych Szeregów niekoniecznie wiedzieli o tym, że on te wiersze pisał. We wspomnieniach o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim pojawiła się informacja: nie wiedziałem, że pisał wiersze, nie wiedziałem, że był poetą. Baczyński był przekonany o tym, że jest poetą dobrym, a tutaj też duża rola jego żony Barbary, która powtarzała, że Baczyński jest poetą niezwykłym. Bardzo często też był porównywany do Słowackiego, zresztą Słowackiego bardzo cenił. Myślę, że warto też przypomnieć, że Baczyński należy do tak zwanego pokolenia Kolumbów. Przypomnijmy, że to pokolenie literackie pisarzy, poetów, którzy urodzili się już w wolnej Polsce około 1920 roku. I którzy osiągali dojrzałość, czy wchodzili w dojrzałość w momencie rozpoczęcia wojny. Oprócz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do tego pokolenia należeli czy Tadeusz Borowski, czy Tadeusz Gajcy. Niestety wielu z przedstawicieli pokolenia Kolumbów zginęło właśnie w czasie wojny, w czasie Powstania Warszawskiego. Baczyński już za życia był bardzo cenionym poetą, zwłaszcza przez starsze pokolenie, przez starszych twórców, na przykład Iwaszkiewicza, o którym już wcześniej wspomniałaś. Natomiast mniej przychylnie do jego twórczości nastawieni byli jego rówieśnicy, skupieni wokół prawicowego pisma Sztuka i Naród. Wspomniałaś tu o Iwaszkiewiczu. Rzeczywiście Iwaszkiewicz cenił Baczyńskiego, chociaż, jak sam mówi, nie bardzo się może przyjaźnili. Natomiast wielkim przyjacielem Baczyńskiego był Jerzy Andrzejewski. W czasie trwania wojny Baczyński ogłosił 4 tomy poezji: Zamknięty echem, Dwie miłości, Wiersze wybrane i Arkusz poetycki. Wiadomo, że te wydania były konspiracyjne, one były robione metodą chałupniczą i ich jakość naprawdę była dosyć kiepska. No ale wtedy ani nie było papieru, ani nie było możliwości. Właściwie próbowano działać tak, jakie były możliwości. Krzysztof Kamil Baczyński zginął 4 sierpnia 1944 roku na posterunku w Pałacu Blanka w pobliżu Teatru Wielkiego. Został też pochowany na tyłach tego pałacu. Po wojnie jego ciało zostało przeniesione na cmentarz wojskowy na Powązkach. 1 września zginęła w czasie Powstania Warszawskiego jego żona Barbara. Z miejscem, czy też właśnie z miejscem, gdzie Krzysztof Kamil Baczyński zginął, były też pewne problemy, jeśli chodzi o ustalenie szczegółów. Bierze się to oczywiście z tego, że w czasie wojny wielu uczestników, ludzie też nie do końca znają, posługiwali się pseudonimami. Były pewne sprzeczne informacje, gdzie tak naprawdę Baczyński zginął. Jedne z nich mówiły o tym, że zginął właśnie w Pałacu Blanka, inne mówiły o tym, że zginął w ratuszu.
zebranie i ujednolicenie czy sprawdzenie wiarygodności tych informacji nie jest wcale takie proste. Ale w końcu udało się ustalić, że Baczyński zginął jednak w Pałacu Blanka, został tam pochowany i 2 lata później jego ciało zostało ekshumowane i złożone na powązkach. Też były problemy z tymi ekshumacjami, żeby rozpoznać zwłoki. Podobno ciało Baczyńskiego, zwłoki Baczyńskiego rozpoznano po medaliku i po wpiętym takim znaczku, który miał w marynarce. Do tego czasu jego matka właściwie nie przyjmowała do wiadomości, że jej syn nie żyje. Kiedy wróciła po wojnie do Warszawy, dawała ogłoszenie, szukała w Polskim Czerwonym Krzyżu informacji na temat swojego syna, nie przyjmowała do wiadomości, że nie żyje. Kiedy jednak okazało się, czy otrzymała już potwierdzenie, że naprawdę Baczyński zginął, wówczas można powiedzieć, że załamała się i jedynym celem było to, aby wydać drukiem jego poezję. Zachowały się praktycznie wszystkie wiersze Baczyńskiego, około 500 wierszy, kilkanaście poematów i około 20 opowiadań, ale także grafiki, ilustracje i rysunki Baczyńskiego, które miały być okładkami jego wierszy wydawanych, a także tomików właśnie poezji. Zachowała się kolekcja rysunków z psem Baczyńskiego, kocich łebków, a także rysunków o tematyce orientalnej. Baczyński zginął bardzo młodo, miał zaledwie 23 lata. Jego śmierć oddziaływała na powojenną popkulturę. Jego utwory były recytowane i śpiewane przez przedstawicieli poezji śpiewanej, jak Jacek Kaczmarski, Ewa Dymarczyk czy Grzegorz Turnał, ale także powstały filmy o życiu Baczyńskiego. W rolę Baczyńskiego w filmie Dzień czwarty wcielił się Krzysztof Pieczyński. Powstał też film pod tytułem Baczyński w reżyserii Kordiana Piebowarskiego. Można by się zastanowić, co by się stało, gdyby Baczyński nie poszedł do powstania, gdyby nie zginął w powstaniu i jak potoczyłyby się jego dalsze losy. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ale tutaj badacze mówią o pewnej powtarzalności. W 1939 roku we wrześniu zjawili się Niemcy w domu Baczyńskich, a wówczas ojciec już od kilku miesięcy nie żył. Zjawili się Niemcy w poszukiwaniu Stanisława Baczyńskiego, który wygłaszał niewygodne tezy. W 1945 roku zjawiły się także służby po Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Więc jak potoczyłyby się dalsze losy, co by się stało, nie wiadomo, ale wiadomo było, że służby już były zainteresowane jego działalnością i na pewno nie uniknąłby jakiejś kary. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o życiu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zapraszamy do naszej biblioteki po książkę Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Polecamy Wam oczywiście twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zebraną w tomach poetyckich, które także znajdziecie w naszej bibliotece, ale należą one także już do domeny publicznej, więc możecie je znaleźć w wolnych lekturach. Polecam. Powiedz tylko, czy to twoje jest tak oświetlone w miarę równomiernie? Wydaje mi się, że tak. Chociaż to bardziej mogłoby być i na materiał chyba. Co? To nie powinno być jeszcze bardziej... Nie, jest. Nie, wydaje mi się, że chyba jest. Dobra, Basiu. No dobra, zobaczymy. To jest też dobre. Stosunki między synową a teściową. Jak oni się pobrali 42, no, oczywiście tak. Matka nie była zadowolona, że... No bo synuś ukochany jedyny. Ukochany synuś, że teraz ktoś zajmie jej miejsce. A dwa, no że to ona była z rodziny drukarzy, nie? Że taka drukarzówna. Mhm. A ona tutaj chciała dla swojego syna nie wiadomo kogo. I ona nie była zadowolona, no, ale musieli mieszkać ze sobą trochę. I podobno Andrzej, Andrzejewski mówił, że stosunek matki do synowej można określić jako nienawiść.
Nie, ale to się też dziś przewija w wielu domach. Że one nie mogły ze sobą wytrzymać, że nawet tam ta Basia uciekała do rodziców, że ona nie chce tam wrócić, a koleżanka mówiła, nigdy nie mieszkaj z teściową. Ci, którzy przeżyli, chcieli, żeby spoczęli ciało razem. Krzysztofa spoczęło razem z żołnierzami właśnie nie wiem, czy tam z szarych szeregów, więc dobrze. Tak, razem tam z kolegami. Konkretów, dobrze. No, ale tam rodzina się nie chciała zgodzić. No i podobno do lat 70. właśnie dwa groby. I dopiero w latach 70. czekaj. No widzisz, jak fajnie. W latach 70. gdzie to było, że potem Wydział Gospodarki Komunalnej wydał polecenie, aby zdjąć tabliczkę z niewłaściwego grobu. Dlaczego o tym mówię? No bo przyniosłam Kolumbów. Kolumbowie, znaczy powieść Romana Bratnego Kolumbowie, bo to stąd właśnie chyba się wzięła ta nazwa Kolumbów. Tak się zastanawiałam, czy ja bym go polubiła. Baczyńskiego? Nie wiem. Ja tak. I że nawet tam z tą żoną rozmawiali, że czemu może ona powinna do niego przemówić, żeby on się nie angażował w to, nie? Ona, że ona, no nie muszę mu tego powiedzieć, bo ona doskonale go rozumie. Ona sama się przecież przyłączyła, nie? Ona też zginęła przecież na powstaniu warszawskim. Od łamków szkła, a była w ciąży. A, to tego nie wiedziałam, matko. Ja tak tylko rzucę, że nie, mało kto o tym wie. Krzysztof Kamil Baczyński miał 6 palców u stóp. To naprawdę ciekawostka. Wspomniałaś o tym, że Baczyński był chłopcem chorowitym. Rzeczywiście, ze wspomnień jego kolegów wyłania się właśnie obraz chłopca, który często chorował, gorączkował, ale oprócz tego był rozkapryszony, rozpieszczony przez matkę, ale do tego też nerwowy. Prawdopodobnie udzielała mu się atmosfera domowa, która nie była najciekawsza. Świadkowie mówią, że rodzice Baczyńskiego dosyć często się kłócili i spierali. Doszło tam nawet do separacji. Ale będziesz miała ciężki odcinek do kręcenia, do montowania. Wydaje mi się, właśnie nigdzie o tym nie było mowy, ale wydaje mi się, że on miał astmę, ale chyba palił papierosy. A, co potęgowało, na pewno. Basiu, zaczynam, pomogę ci. Dziękujemy serdecznie.